Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Leus Jerzy, jestem prezesem zarządu okręgu PZW w Lublinie i witam Państwa serdecznie właśnie nad zbiornikiem dratów z okazji zawodów wędkarskich o puchar prezesa zarządu okręgu w Lublinie i równocześnie w cyklu zawodów Grand Prix okręgu Lublin w Spławiku. Szanowni Państwo, oprócz pogody, która wczoraj jeszcze nie rozpieszczała nikogo, w dniu dzisiejszym jest bardzo ładna, jest bezwiecznie, jest w tej chwili taki wysoki poziom chmur, bym powiedział. Oprócz tego przebłyskujące za chwilę słońce, zawodnicy mają doskonałe warunki do łowienia. Czy będą ryby, czy nie, to już zależy od zawodników. Zbiornik dratów. Żeby Państwu przybliżyć, po kilku latach remontu, kiedy to nie odbywały się żadne zawody, w tym roku z inicjatywy zarządu podwyższony został poziom wody na zbiorniku i dopuszczony został zbiornik do zawodów wędkarskich. Presja na zbiorniku jest dosyć duża. Oprócz indywidualnych wędkarzy bardzo często odbywają się zawody i to między innymi spowodowało, że w tych zawodach zaczęto stosować metodę maczową, czyli po prostu odsunęli ryby od brzegu. Mniej popularna jest po prostu tak zwana tyczka, a bardziej popularna metoda maczowa, czyli odległościówka z waglerami różnego rodzaju. Zawodnicy potrafią, to są wysokiej klasy zawodnicy, potrafią się dostosować do warunków i sądzę, że w dniu dzisiejszym rybki będą. Jakie? Zobaczymy. To tajemnicą jest wszystkich zawodów, jakie ryby się odławia. Niemniej startuje w dniu dzisiejszym 70 kilku zawodników podzielonych na 4 sektory. Jest wydzielony sektor młodzieżowy, czyli młodzież plus kobiety i 3 sektory seniorskie. Cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Frekwencja, jak Państwo usłyszeli przed chwilą, dopisuje. Także uważam, że ostatnie zawody cyklu Grand Prix w połączeniu z Pucharem Prezesa powinny być udane. Zresztą między innymi życzyłem tego zawodnikom wszystkim występującym w dniu dzisiejszym.